Miał być szał, miał być trans, a wyszła transolimpiada. Igrzyska w Paryżu zapamiętamy głównie z tego, że tolerancja była dla wszystkich poza katolikami. Kobiety musiały walczyć z mężczyznami, a legalny Przemysław Babiarz z nielegalnymi władzami TVP. W tej sytuacji zaledwie 10 medali polskich sportowców pozostaje w cieniu. Choć może to i lepiej. Ekspres Republiki, Rafał Patyra, ruszamy. Obiektywy kamer światowych mediów skierowano na Bliski Wschód. W ciągu najbliższych kilku dni może dojść do zmasowanego ataku Iranu na Izrael, ostrzega izraelski wywiad. Ukraina kontynuuje kontrofensywę w obwodzie kurskim w Rosji. Pojmano tysiące jeńców i zniszczono sprzęt okupanta, ale świat wstrzymał oddech po wybuchu w ukraińskiej elektrowni atomowej w Zaporożu. Igrzyska olimpijskie w Paryżu pozostawiły niedosyt. Duży. Liczba i kolor medali pokazują jasno, że to był najsłabszy start biało-czerwonych od 68 lat. Oczekiwania i zapowiedzi były inne. Na przygotowania wydano niemal 500 000 000 zł. Przełożyło się to na 10 krążków i tylko ten jeden złoty. 10 medali. Choć biało-czerwoni wracają z igrzysk z dwucyfrową liczbą krążków, to powodów do radości jest niewiele. Ostatni tak słaby dorobek Polacy mieli w Melbourne w 1956 roku, gdy wywalczyli 9 medali i również tylko jeden złoty. Na zawodach w Australii reprezentowało nas wówczas 65 osób. We Francji biało-czerwonych było ponad 3 razy więcej. Porażka. Za organizację występów Polaków w Paryżu odpowiada m.in. Ministerstwo Sportu. Stojący na jego czele Sławomir Nitras jeszcze przed igrzyskami liczył na znacznie więcej szans medalowych naszych zawodników. Chciałbym, by nie był to wynik gorszy niż w Tokio, czyli 14 medali. Ponad 471 milionów złotych kosztowały przygotowania polskiej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W sumie tylko od 2022 roku z budżetu państwa na finansowanie związków olimpijskich przeznaczono niemal 800 milionów złotych. Można więc przyjąć, że rocznie przygotowania do Igrzysk Olimpijskich wynoszą 116 576 972 zł z publicznego budżetu i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że zdecydowana większość dyscyplin nie rozwinęła się przez te 20 lat, a niektóre zanotowały znaczący regres. Zarzutów jest więcej. W negatywnych słowach o Polskim Związku Kolarskim w trakcie trwania zawodów wypowiadała się zawodniczka Daria Pikulik. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. To nie jest tylko i wyłącznie nasza wina. W trakcie igrzysk swój związek ocenił również polski zapaśnik Arkadiusz Kołynycz. Jest mi przykro, bo zamiast przyjechać tutaj mój sparring partner, to działacze przyjechali sobie z osobami towarzyszącymi. Polskie medale są jednymi z najdroższych na świecie, a polski sport stał się, zdaniem samych zawodników, sposobem na zarabianie bardzo dużych pieniędzy przez polityków i działaczy. Zmieniamy temat. Izrael przygotowuje się do odparcia zmasowanego ataku Iranu. Ten jest spodziewany być może nawet w ciągu najbliższych godzin, podczas żydowskiego święta. Świat wstrzymał oddech. Wszyscy zdają sobie sprawę, że w regionie może dojść nawet do pełnoskalowej wojny. Kilka dni spokoju na Bliskim Wschodzie to była cisza przed burzą. Libański Hezbollah znów wystrzelił w kierunku Izraela 30 rakiet. Wszystkie przechwyciła tak zwana żelazna kopuła. Nasi wrogowie próbują nas zniszczyć. Słyszymy ich głosy, ale mam dla nich wiadomość. To my uderzymy was tak mocno jak nigdy dotąd. Przekonacie się o tym na własnej skórze. Izraelski wywiad ostrzega, że zmasowany atak Iranu i jego popleczników dopiero nastąpi. Dziś o zmierzchu rozpocznie się żydowskie święto Tisza B'Av, które potrwa do jutrzejszego zmierzchu. To właśnie wtedy wrogowie Izraela planują się zemścić. Przygotowujemy nowoczesną broń i systemy wojskowe. Wzmacniamy naszą marynarkę. Jesteśmy w pełnej gotowości. Na Bliskim Wschodzie wrze. Wczoraj w ataku rakietowym w Libanie uszkodzony został pojazd ONZ, którym jechało dwóch Polaków. Żaden z polskich żołnierzy biorący udział we wspólnym patrolu nie odniósł obrażeń. Obaj żołnierze PKW UNIFIL bezpiecznie powrócili do bazy. W rejonie bezpiecznie jednak nie jest. Największy sojusznik Izraela, Stany Zjednoczone, wysłały tam kolejny swój okręt podwodny, a wcześniej dwa niszczyciele i eskadrę myśliwców. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki. Komunikat ma związek z pożarem wywołany przez Rosjan w okupowanej elektrowni atomowej Zaporoże. Ukraińskie służby potwierdzają, że żadne normy skażenia nie zostały przekroczone. Takie zdjęcia nie zwiastują niczego dobrego. Na szczęście okazało się, że Rosjanie tylko podpalili opony, chcąc wywołać międzynarodowy chaos. To zemsta za kontrofensywę ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim w Rosji.
A ta postępuje już od tygodnia. Ukraińskie wojska przeprowadziły też atak w obwodzie białgorodzkim. Wszystko to w czasie, gdy premier Saksonii Michael Kaczmer apeluje, by nie dostarczać Ukraińcom broni. A to właśnie dostawy z zachodu sprawiły, że mogli oni ruszyć na wroga. W tej brawurowej akcji pomaga m.in. polski czołg PT-91 Twardy, który budzi strach wśród rosyjskich zbrodniarzy. W centrum Londynu nożownik zaatakował 11-letnią dziewczynkę i jej matkę. Obie zostały ranne, ich stan nie jest znany. Sprawca został aresztowany, ale policja nie podała, kim jest. Do ataku doszło zaledwie 2 tygodnie po tym, gdy potomek imigrantów z Rwandy zadźgał 3 kilkuletnie dziewczynki i ranił 10 osób w Southport koło Liverpoolu. Nielegalni imigranci wrócili na ulicę Paryża przed igrzyskami, zostali wywiezieni poza stolicę Francji. Teraz wracają i dziękują francuskim władzom. Rząd francuski jest dla nas dobry, opiekuńczy. Dają nam miejsce, odkąd tu przybyłem. Już mieszkałem w wielu miejscach i wszędzie było dobrze. I dobrze by było, gdyby też było tak w Anglii. Trzeba pomagać swoim imigrantom. Jak się tego nauczą, to będzie lepiej. W Wielkiej Brytanii nie lepiej. Napięcia między rdzennymi Brytyjczykami a nielegalnymi imigrantami od kilku dni przeradzają się już w regularną wojnę. Młody Brytyjczyk napisał piosenkę, w której śpiewa, że chce wyjechać do Polski. If I speak my mind, then I am for right. I guess I better partner that, cause I'm f***ing off over to Poland, where the streets are safe, and you're not here to lock me up in jail over a comment I put on Facebook. W Wielkiej Brytanii coraz częściej dochodzi do aresztowań za nieprzychylne imigrantom komentarze w mediach społecznościowych. Co za pracuś! Uliczny malarz Banksy nie zwalnia tempa. Ślady swojej działalności zostawia ostatnio niemal codziennie. Najnowsze pokażemy za chwilę w Ekspresie Republiki. No, pędzle w dłoń i jedziemy! Wraz z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem zatrzymano polską dziennikarkę. Jak się okazuje, to jego partnerka. Kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa w szpiegostwie, jednak sąd nie wydał zgody na jej aresztowanie. Już tej nocy niebo rozświetlą Perseidy, czyli spadające gwiazdy w Ekspresie Republiki. Zdradzimy najlepsze miejsca do oglądania tego wyjątkowego zjawiska. W Ciechanowcu czuć było zapach świeżego pieczywa. Wszystko z okazji podlaskiego święta chleba. Wynalezienie koła przyspieszyło bieg ludzkości. Czasem tak mocno, że człowiek padł ofiarą własnych wynalazków. Gdy do kół dołożył gąsienicę i wprowadził do użytku czołgi, stalowe maszyny zdominowały pole walki. Bitwy pancerne stały się jednym z najważniejszych elementów nowoczesnych wojen, co widać choćby dziś na stepach Ukrainy. Ale my wracamy pamięcią do II wojny światowej. O szczegółach nasz specjalista od szarż pancernych, czyli Marcin Bąk. Była bitwa pancerna pod Prochorowką, było starcie pod KN, Rudy 102 miał swoje studzianki, natomiast dla legendy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka najważniejszą była bitwa pod Falaise. Rozpoczęła się 12 sierpnia 1944 roku. Polscy pancerniacy odegrali w niej ważną rolę, niszcząc niemiecki sprzęt pancerny i biorąc do niewoli ponad 5000 żołnierzy z jednostek Waffen-SS. Bitwa ostatecznie zdecydowała o powodzeniu alianckiego lądowania w Normandii. Co ciekawe, po stronie polskiej walczyły w niej jednostki, które rozpoczynały swój szlak bojowy jeszcze we wrześniu 1939 roku, takie jak 24 Pułk Ułanów czy 10 Pułk Strzelców Konnych. Teraz oczywiście już nie na koniach z lancą w ręku, ale na nowoczesnych Shermanach i Cromwellach. A teraz zabierzemy Państwa w daleką podróż, usłaną na drodze z gwiazd. Noc Perseidów to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych roku. Dziś w nocy miłośnicy kosmosu będą mogli podziwiać niebieskie wyścigi z prędkością sięgającą do 100 meteorów na godzinę. Perseidy to rój meteorów bezpośrednio związanych z kometą Swift-Tuttle. Każdego roku, kiedy nasza planeta przecina ścieżkę tej komety, spalające się jej fragmenty w atmosferze tworzą na niebie efekt spadających gwiazd. Najlepiej udać się poza miasta, poza miejsca, gdzie jest oświetlenie uliczne, tak by widać dobrze rozgwieżdżone niebo. Noc z 12 na 13 sierpnia będzie momentem, kiedy aktywność Perseidów osiągnie szczyt. Najlepszy czas na obserwację od północy do wschodu Słońca. Zapowiada się kosmiczne widowisko. Banksy idzie na rekord. To już 7 jego dzieło w nieco ponad tydzień. Tym razem tajemniczy brytyjski artysta wybrał policyjną budkę w Londynie. Ujrzał w niej idealne akwarium dla piranii. Londyńczycy różnie interpretują najnowszą pracę Banksy'ego. Swoje zdanie wyraziła też brytyjska policja, według której to przestępczy akt. Mimo to piranie wciąż będą zdobić policyjne akwarium, to znaczy budkę.
Znacznie mniej emocji wywołuje podlaskie święto chleba w Ciechanowcu. Jego zapach unosił się w powietrzu w Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka. Każdy, kto je odwiedził, mógł spróbować wypieków na licznie wystawionych stoiskach. Można było również zobaczyć, jak się piecze najlepsze chleby. Kto był najlepszy? Oczywiście wszystkie, a szczególnie ten ze smalcem i skwarkami oraz z ogórkiem małosolnym. Ale podlaskie święto chleba to także czas na uczczenie ciężkiej pracy rolników. Mówimy to z wypiekami na twarzy. No i to jest prognoza. We wtorek na polskim niebie nie zobaczymy nic oprócz słońca. Może jedynie na Suwalszczyźnie pojawi się niewielkie zachmurzenie. Do tego lokalnie temperatury poszybują do 30 stopni. Miło, prawda? W Koronowie będzie nieco chłodniej, bo 26 stopni. Do tego przez cały dzień będzie świeciło słońce, a na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury. W Oleszycach pogoda również będzie mieszkańców rozpieszczać. Na termometrach 27 stopni, a na niebie tylko słońce. Biometr niekorzystnie wpłynie jednak na samopoczucie mieszkańców. A we wspomnianych Suwałkach zaledwie 22 stopnie. W ciągu dnia na niebie może pojawić się dość duże zachmurzenie. Do tego możemy spodziewać się silniejszych podmuchów wiatru. Jak długo utrzyma się ten stan rzeczy, to zdradzimy w plusie. Polubowna niedziela w PKO BP Ekstraklasie. Wszystkie trzy mecze zakończyły się podziałem punktów. Liderem mógł zostać Widzew, ale potknął się na wyciągniętej nodze Śląska Wrocław. Przez las obrońców Puszczy Niepołomice nie mogła przedrzeć się Legia Warszawa. Legia i Śląsk muszą łączyć obowiązki występów na krajowym podwórku z walką o europejskie puchary. Nie wiedzie się ekipie Jacka Magiery, która w minionym tygodniu przegrała z St. Gallen. Nastroje miał poprawić wyjazdowy triumf nad Widzewem, ale tak się nie stało. Wicemistrzowie Polski zakończyli spotkanie w Łodzi bezbramkowym remisem. Kratkę gra z kolei Legia. Stołeczni pokonali Brędby na jego terenie, ale nie poradzili sobie z Puszczą Niepołomice. Wojskowi dwukrotnie prowadzili, lecz ostatecznie zakończyli mecz wynikiem 2-2 i do stolicy wrócili tylko z punktem. Półfinał turnieju ATP 1000 w Montrealu nie dla Huberta Hurkacza. Polski singlista uległ w starciu z niżej notowanym Aleksiejem Popilinem. Z początku wszystko szło po myśli wrocławianina, który wygrał premierową odsłonę 6-3, a w drugiej prowadził 3-1. Od tego momentu jednak nieznaczną przewagę zyskiwał Australijczyk i ostatecznie to on dopiął swego po trzysetowej batalii. Ruszyło polskie święto kolarstwa, czyli 81. edycja narodowego wyścigu Tour de Pologne. Na starcie same gwiazdy na czele z Duńczykiem Jonasem Winigo, wicemistrzem niedawno zakończonego Tour de France. Nie brakuje także polskich zawodników, jak choćby słynnego Rafała Majki. Wyścig składa się z 7 etapów. Meta tradycyjnie w Krakowie. MKOL w sobie, a kibice sobie. A polscy fani na sporcie się znają. I jak ktoś zasłużył na złoto, to dla nich będzie złotym medalistą, choćby nie wiem co. I dlatego Julia Szeremeta dostała na Okęciu królewskie powitanie. No, wszak w rywalizacji kobiet w pięściarskiej kategorii 57 kg nie miała sobie równych. Czasem o tym, czy przechodzi się do historii, czy też nie, wcale nie decydują osiągnięcia, tylko ich odbiór. Można zająć miejsce na najwyższym stopniu podium, a nie znaleźć go w ludzkich sercach i co komu po takim sukcesie. A Julia skradła serca wszystkich Polaków. A to, że finałowy Romeo nie był w jej typie, to już zupełnie inna bajka. Przed nami jeszcze Ekspres Plus. Tematy? Do wyboru, do koloru. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT zawrócił po fałszywym alarmie bombowym. Niemcy, dwuletni chłopiec utalentowanym malarzem. Panda ruda i osa latająca koło nosa. Przy Ekspresie Republiki stawiamy już plusik. To już za nami. Teraz szykujemy się na duży plus. Do zobaczenia za chwilę. Telewizja Republika to fenomen. Wcale nie dzięki nam, dzięki Państwu. Tych, co szukają prawdy i wolności, jest tylu, że dotychczasowy Dom Wolnego Słowa okazał się za mały. Ale z radością zbudujemy większy. Bo jak mówił Albert Camus, być wolnym to móc nie kłamać. I my możemy, a to dziś rzadki przywilej. Rafał Patyra, Ekspres Plus. Start! Specjalnie dla Państwa weszliśmy z kamerą do nowej siedziby Republiki. W tych pomieszczeniach budujemy nowoczesne studia. Dziękujemy za wsparcie i prosimy o więcej.
Polscy i holenderscy kryminalni zatrzymali w Holandii 33-latka z Zamościa, poszukiwanego za seksualne wykorzystywanie dziewczynki. Mężczyzna trafił do więzienia w Warszawie. Tajfun Maria dotarł do wybrzeży Japonii. Władze tego kraju wydały ostrzeżenia piątego, najwyższego stopnia. Niebezpieczeństwo dotyczy pojawiania się osuwisk błotnych, powodzi, silnych wiatrów i wysokich fal. W okolicach Aten wybuchł pożar, który zagraża stolicy Grecji. Ewakuowano szereg okolicznych miejscowości, w tym personel i pacjentów trzech placówek medycznych. Przyszedł czas na zmiany. A zmieniać się warto, bo kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu. Czyli tak naprawdę się cofa, tylko jeszcze o tym nie wie. My wiemy, dlatego pracujemy. Czynimy starania, by już za kilka miesięcy nadawać dla Państwa z nowej siedziby, która pozwoli nam rozwijać nasze możliwości i trafiać do naszych widzów z jeszcze lepszą ofertą programową. Kto ciekawy, jak to wszystko ma wyglądać, to zapraszamy z roboczą wizytą do naszej przyszłej redakcji. W tym miejscu powstanie nowa odsłona Domu Wolnego Słowa. Będzie się mieścić na dwóch piętrach jednego z warszawskich drapaczy chmur. Na pierwszym piętrze będą studia i ta część redakcyjno-administracyjna, ale będziemy mieli też studio na 13 piętrze z pięknym widokiem panoramą Warszawy. Myślę, że najładniejszy obrazek ze wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce. Tu na razie jest ściernisko, no po prostu remont, ale wkrótce będą nowe studia reżyserki Newsroom. W tle nowoczesne technologie i oprawa graficzna. Wszystko po to, by na antenie nie ukazywały się nowości antenowe i ciekawe programy, których już teraz nie brakuje. Do tej pory emitowaliśmy program informacyjny Republika i cały czas ten kanał jest dostępny dla naszych widzów, między innymi w telewizji naziemnej na MUX 8, kanał 51, ale od kilku dni emitujemy też drugi kanał, Telewizja Republika Plus, to jest kanał ogólny, czyli taki, gdzie nie tylko są informacje, ale także filmy, chcemy tam rozwijać ofertę rozrywkową, czyli jakieś teleturnieje, seriale. Ten kanał oglądać można w streamingu internetowym na platformie YouTube, ale też na lokalnym multipleksie śląskim na kanale 23. By się rozwijać, wciąż jednak potrzebujemy Państwa wsparcia. Można nam pomóc, skanując kod QR poprzez stronę www.republika1klik.pl lub wykonując tradycyjny przelew bankowy. 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Włącz prawdę. Zmieniamy się dla Państwa dzięki Państwa wsparciu, za które jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Wspólny sukces polskich i holenderskich kryminalnych. Udało im się zatrzymać mężczyznę oskarżonego w Polsce o seksualne wykorzystanie dziewczynki poniżej 15 roku życia. Do zatrzymania doszło w Holandii, ale 33-latek jest już w Polsce. I od razu, z marszu, prosto z lotniska, trafił do zakładu karnego. Mieszkaniec Zamościa był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych i europejskim nakazem aresztowania. Ukrywał się w Holandii, a jego ujęcie było możliwe dzięki współpracy policji z Lublina, z holenderską policją i europejską siecią współpracy policyjnej NFAST. Ale to lubelscy łowcy głów ustalili, że mężczyzna ukrywa się właśnie w Holandii. 33-latek miał we wrześniu 2019 roku w Lublinie dopuścić się m.in. wykorzystania seksualnego małoletniej poniżej 15 roku życia. Na proces będzie czekał w zakładzie karnym w Warszawie, gdzie trafił na półtora roku za inne przestępstwo. Fałszywy alarm bombowy w samolocie LOT-u z Warszawy do Newark w Stanach Zjednoczonych. Maszyna po starcie musiała zawrócić na stołeczne lotnisko Chopina. Policja zatrzymała 8 mężczyzn. Nieoficjalnie wiadomo, że w ręce funkcjonariuszy trafiły gwiazdy internetu, które mogły paść ofiarą spoofingu. To rodzaj ataku, w którym przestępcy podszywają się pod różne instytucje, firmy i osoby, aby w nieuczciwy sposób osiągnąć swoje cele. W tym przypadku ofiarami mieli stać się właśnie influencerzy. Klęska polskiej dyplomacji i służb specjalnych. Zatrzymany w Polsce w 2022 roku rosyjski agent Paweł Rubcow-Gonzales nie działał sam. Wraz z nim zatrzymano jego partnerkę. Okazuje się, że to aktywna w zawodzie dziennikarka Magdalena Chodownik. Ich ponad dwuletnia relacja otwierała rosyjskiemu agentowi wiele drzwi. Dzięki temu oficer GRU budował relacje w środowisku warszawskich dziennikarzy, korespondentów i aktywistów.
Oficer GRU Paweł Rubcow podawał się za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza, aresztowany na granicy polsko-ukraińskiej tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji w 2022 roku. Wcześniej wielokrotnie wpisywał się w narrację Kremla. Granica pancerna dla prasy. Nie możesz informować. Nie wiesz, co się tam dzieje. Gdy ABW zatrzymywała Pawła Rubcowa, rosyjski szpieg nie był sam. Razem z nim zatrzymano jego partnerkę, dziennikarkę Magdalenę Hodownik. Dzięki temu, że wspólnie mieszkali, oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego miał jak na dłoni dostęp do przedstawicieli polskich mediów, do dziennikarzy. Dziennikarka zajmowała się m.in. wojną hybrydową prowadzoną przez reżim Łukaszenki. Podobnie jak jej partner Paweł Rubcow krytykowała polskie władze za rzekomo nadmierną brutalność. Kobieta jest na wolności, choć ma postawiony zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się skargą Republiki na postępowanie Kancelarii Premiera i Centrum Informacyjnego Rządu wobec naszych dziennikarzy. Chodzi o nagminne niewpuszczanie naszych reporterów na wydarzenia i konferencje prasowe z udziałem Donalda Tuska i ministrów. Takie działania utrudniają dziennikarzom dostęp do informacji. Jest zapis w prawie prasowym mówiącym o tym, że nie wolno tłumić krytyki prasowej, a nie wolno utrudniać dziennikarzom pracy. Jest tam konkretny zapis mówiący o tym, że dziennikarze są pod ochroną. Ewidentnie pod taką ochroną rządu są pracownicy nielegalnie przejętej TVP, którzy wszędzie są zapraszani. Do tego wydatki z budżetu państwa na neotelewizję publiczną sięgnęły od początku roku już niemal 1,5 miliarda złotych. A jeszcze przed wyborami Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej, która obecnie jest ministrem zdrowia, mówiła tak. Pieniądze, które PiS chciał przeznaczyć na TVP, wydamy na opiekę zdrowotną dzieci i młodzieży. Teraz jednak wspierają rządową propagandę. Polska ziemia zagrożona wyprzedażą, alarmują rolnicy z zachodniej i północno-wschodniej Polski. Według nich rząd Donalda Tuska podjął pierwsze kroki, aby grunty w naszym kraju trafiły na zawsze do spółek z obcym kapitałem. Zgodnie z obecnym prawem do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa także spółki powinny oddać w tym roku 36 tysięcy hektarów gruntów, twierdzą rolnicy. Mimo to dyrektor generalny KOWR wydał zarządzenie, które wydłuża czas wydania ziemi o 2 lata. Rolnicy szykują zawiadomienie do prokuratury na działania dyrektora, ich zdaniem omijającego ustawy i grającego na czas do momentu wyborów prezydenckich. Koalicja 13 grudnia liczy, że wygra kandydat Platformy Obywatelskiej. Nasz Plus dopiero się rozkręca. Za chwilę przesiądziemy się na kosiarkę, a takich emocji nie daje ani jazda bolidem, ani motocyklem. A potem mecz, który elektryzuje całe Podlasie. I nie chodzi wcale o piłkarzy Jagiellonii. A o kogo? A cierpliwości. Zdradzimy za chwilę. W Zakopanem trwają targi produktów regionalnych. To m.in. warsztaty i występy zespołów z Podhala, a także z Węgier i Litwy. Nie zabraknie też przysmaków serwowanych przez koła gospodyń wiejskich. Niespełna 2-letni laureat z Niemiec wywołał niemałe poruszenie na rynku sztuki. Jego abstrakcyjne obrazy osiągają ceny liczone w setkach tysięcy euro. Sprytna panda i jej dzika banda zapraszają do kin. Animowana propozycja pełna przygód, która rozbawi do łez całą rodzinę. Silna burza tropikalna Maria, która przechodzi przez Japonię, wywołała rekordowe opady deszczu. Ponad 170 tysiącom mieszkańców zalecono, aby udali się do schronów ze względu na występowanie niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przed dotarciem do wybrzeża w prefekturze Iwate burza klasyfikowana była jako tajfun. Od rana przynosi intensywne opady deszczu na północy Japonii, powodując wezbrania rzeki, zmuszając mieszkańców do opuszczenia domów. Jak dotąd nie odnotowano żadnych szkód, jednak władze przestrzegają przed ryzykiem powodzi i osuwisk błotnych. Prędkość wiatru podczas burzy osiągać może ponad 70 km na godzinę. Premier Japonii Fumio Kishida obiecał, że rząd szybko udzieli informacji i wsparcia mieszkańcom z dotkniętych katastrofą terenów. Z powodu trudnej sytuacji pogodowej w wielu japońskich miastach wstrzymano kursy pociągów podmiejskich, a loty krajowe na kilku lotniskach zostały zawieszone lub opóźnione. Teraz turystyczne miasto Cairn w północnej Australii i katastrofa śmigłowca. Do tragedii doszło na dachu jednego z hoteli. Na miejscu zginął pilot maszyny. Ekipy ratunkowe zostały wezwane na miejsce katastrofy około 2 w nocy. Konieczna była ewakuacja setek ludzi przebywających w hotelu. Na dachu budynku wybuchł pożar, a fragmenty łopat wirnika śmigłowca spadły do przyhotelowego basenu. Nie ma informacji o innych ofiarach. Trwa dochodzenie mające ustalić przyczyny katastrofy i identyfikację pilota. Groźne pożary zbliżają się do greckiej stolicy. Ogień szaleje w kilku miejscach, w tym wiosce Grammatiko, starożytnym mieście Maraton i nadmorskim Neamakri. Płonący las w pobliżu Varnavas na północ od Aten gasiło ponad 600 strażaków. W akcji brało udział niemal 200 wozów strażackich i kilkadziesiąt śmigłowców gaśniczych. To boli. Dorastaliśmy w lesie. Czujemy wielki smutek i złość. Akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury, silny wiatr i susza. Dotychczas ewakuowano co najmniej 11 miast i wsi.
Włoskie specjały, węgierskie smakołyki, szynki, ciasta, sery rozmaite. W Zakopanem wystartowała najsmaczniejsza impreza w całym roku. Europejskie targi produktów regionalnych. Głodni jeszcze zdążą, targować można się do czwartku. Moc produktów z całej Polski i nie tylko. Do tego pokazy, warsztaty, występy zespołów regionalnych z Podhala, a także Litwy i Węgier. Jest wszystko, co chciałoby się zobaczyć i zjeść. Będzie można popróbować serów włoskich, wędlin włoskich, litewskie wędzone produkty, typowy chleb na zakwasie. Europejskie targi produktów regionalnych w Zakopanem potrwają do czwartku. Uwaga, geniusz! Dopiero niedawno nauczył się mówić i chodzić, a już do perfekcji opanował malowanie. 2-letni Laurent z Neubern w Niemczech to prawdziwy profesjonalista w tej dziedzinie. A zobaczmy, co ostatnio zmalował. Nawet jeśli te malunki wyglądają jak abstrakcja, każdy z nich ma swój tytuł. Wszystkie wymyślone przez tego malucha z niewielką pomocą mamy. Pewnie też do niej dzwonią klienci z całego świata zainteresowani kupnem Plac Laurenta. Za pierwszy obraz małego artysty zatytułowanego Palce kupiec chce dać aż 270 tysięcy euro. A to w przeciwieństwie do wzrostu chłopca nie są małe pieniądze. I choć wydaje się, że Laurent był z pędzlem urodzony, jest zwykłym 2-latkiem, który poza ciężką pracą malarza znajduje czas na zabawę. Lata osa koło nosa atakuje i przeszkadza, ale tej konsumentki nic nie jest w stanie zniechęcić od zjedzenia ulubionego posiłku. Panda Ruda ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie nie reaguje na zaczepki natarczywej osy i delektuje się smacznymi owocami. To najlepsze menu na upalne dni. Schładza i dostarcza potrzebnych organizmowi witamin i minerałów. Takie letnie niebo w pyszczku. 18 instalacji świetlnych, a także spektakl przygotowany przez grupę teatralną z Hiszpanii można będzie obejrzeć na 15. Bella Skyway Festival w Toruniu. Tematyka wydarzenia na czasie. Impreza będzie zachęcać do prowadzenia ekologicznego trybu życia i dbania o naszą planetę. To przestrzeń wypełniona zielenią, gdzie technika i przyroda tworzą jedną harmonię, a to wszystko po to, by człowiek żył bardziej w zgodzie z naturą. Najważniejszymi atrakcjami tegorocznej 15. edycji wydarzenia będą 18 instalacji świetlnych ustawionych w centrum Torunia, tym jedna przygotowana z okazji 100-lecia hokeja w ogrodzie Kopernika i spektakl Litos hiszpańskiej grupy Voila Company. Festiwal odbędzie się od 15 do 19 sierpnia. Autorskie produkcje najlepszych DJ-ów w Polsce w jednym miejscu nad Bałtykiem. Festiwal Wisło-Ujście w Gdańsku to muzyczna uczta dla fanów wszystkich gatunków muzyki elektronicznej. Unikalne bity i przyjazna atmosfera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 6. Zagrają m.in. The Unity, Curiosum, B2B i Zuska. Festiwal odbędzie się od 23 do 25 sierpnia w twierdzy Wisło-Ujście. Czemu zadajesz się z tą smoczycą? Bo jest moją przyjaciółką! A teraz zapraszamy w podróż z Chin do Afryki. Panda i afrykańska banda to nowa animowana produkcja twórców takich hitów jak Minionki rozrabiają i Gnomeo i Julia. Zabawna i głodna przygód Panda Pang otrzymuje misję odbicia z rąk porywaczy swojej najlepszej przyjaciółki, smoczycy Ji Long. Nie będzie to łatwe zadanie, bo jego realizację utrudniają m.in. złośliwe hipopotamy i podstępne goryle. Więcej nie zdradzimy. Film trafi do polskich kin w piątek. Że żabki są na każdym rogu. Najbliższe dni przyniosą duże ocieplenie, a lokalnie upały. Chwil ze słońcem nie zabraknie, ale nie zabraknie także deszczu i burz. Środa upłynie pod znakiem skwaru, na termometrach nawet 32 stopnie na Śląsku. Poza tym będzie przeważnie słonecznie, chociaż od południowego zachodu zacznie wkraczać strefa opadów i burz. W czwartek opady przesuną się nad zachodnią i centralną część kraju. Na Śląsku dodatkowo zagrzmi. Termometry pokażą bardzo wysokie wartości, maksymalnie 33 stopnie na Podkarpaciu. Piątek z przewagą pochmurnego nieba i burzami na południowo-wschodnich krańcach. Temperatury utrzymają się na wysokim poziomie, od 29 stopni nad morzem do 31 na Podkarpaciu, prawie jak w Egipcie. W świecie sportu nie brakuje widowiskowych wyścigów. Jest rzecz jasna słynna Formuła 1, są rywalizacje rajdowe, motocyklowe czy też wodne. W Anglii z kolei od ponad 5 dekad tłumy kibiców przyciąga wyjątkowa dyscyplina i wyścigi kosiarek. I nie chodzi tu wcale o koszenie trawy na czas. W Petersfield w południowej Anglii przygotowano tor, po którym uczestnicy mogli rywalizować w specjalnie zmodyfikowanych kosiarkach. Mogą one osiągać prędkość nawet 50 mil na godzinę. Kosiarkowe szaleństwo trwało aż 12 godzin, niczym słynne zawody długodystansowe. Co ważne, impreza przyciągnęła tłumy kibiców. Dyscyplina ta narodziła się w głowie dwóch miłośników sportów motorowych w 1973 roku. Wówczas postanowili urządzić pierwsze takie zawody rolnych maszyn na pobliskim polu. Rywalizacja trwa po dziś dzień. Legenda głosi, że z taką kosiarką mężczyźni aż rwą się do strzyżenia trawy w ogródku.
teraz zaglądamy do miasta Hood River w amerykańskim stanie Oregon. Odbyły się tam pierwsze w dziejach i niezwykle widowiskowe Mistrzostwa Świata kitesurferów i kitesurferek. Zmagania trwały aż 8 dni. Podczas rywalizacji sędziowie kładli duży nacisk na umiejętności sportowców i jakość wykonywania trików. Na liście startowej nie zabrakło słynnych zawodników jak Evana Jaspana, Erika Rinstra i Brendana Kerego. Mistrzem globu został pierwszy z wymienionych. Z kolei najlepsza wśród pań okazała się dominatorka w tej konkurencji, Katie Potter. To się nazywa wodne szaleństwo. Tak to się właśnie nazywa. Igrzyska w Paryżu, zwane przez niektórych transolimpiadą, pozostawiły uczucie niesmaku. Ale mamy odtrutkę. Sport w prawdziwym, nieskażonym chorymi ideologiami wydaniu. Na taki stać dzisiaj przede wszystkim amatorów. W hołdzie dla ich wysiłków zajrzymy dziś do podlaskiej czwartej ligi piłkarskiej. A tam hit. W jednym z najbardziej oczekiwanych meczów pierwszej kolejki MOSP Białystok zmierzył się z turośnianką Turośń Kościelna. Kości trzeszczały, ale nie pękł nikt. Na papierze murowanym faworytem byli piłkarze podbiałostockiej Turośni, ale jak to w piłce bywa, i tak wszystko weryfikuje boisko. Tak też było i w tym meczu. Młodzi piłkarze z Białegostoku nie dali szans rywalom z Turośni. Wynik 4-1, co zrozumiałe, jest rozczarowujący dla zawodników i kibiców Turośnianki. Ale sezon dopiero się zaczął, więc będą jeszcze 33 kolejki na odrobienie strat z pierwszego meczu. Bo wiadomo, że w piłce nożnej liczy się zabawa, a nie wysokość budżetu klubowego. To jest sport. No, nie ma to jak sytuacja, w której politycy próbują mieszać się do sportu, udając ekspertów. Ich porady to na ogół prawdziwa krynica mądrości. Swoim podsumowaniem kiepskiego startu Polaków na igrzyskach podzielił się także wiceminister w Ministerstwie Nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050. Wnioski wysnuł takie. Jeśli zastanawiacie się Państwo, czemu nasi zachodni partnerzy z Unii Europejskiej mają więcej medali z tegorocznych igrzysk niż Polska, to jedną z odpowiedzi jest odpowiednia strategia migracyjna, a właściwie jej brak w przypadku Polski. Inne państwa potrafią czerpać korzyści z napływu imigrantów spoza Europy. My widzimy w nich głównie zagrożenie. Korzyści prosto z Paryża. A podobnych korzyści jest niestety więcej. Chyba lepiej skupić się na wychowaniu własnego na rybku. Jak się przyłożymy, to i satysfakcja, i porządek na polskich ulicach będą większe. O 19:00 zapraszamy na program Dzisiaj. Co pokażę? Polska ziemia dla zagranicznych spółek, alarmują rolnicy. Czy tak zwani drag queen będą uczyć w polskich szkołach? Trwają prace w nowej siedzibie Republiki. Danuta Cholecka i zespół Dzisiaj już niemal gotowi. Ich czas nadejdzie o 19:00. A Ekspres przypomina o nocy Perseidów. Nie warto jej przegapić. No i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia.